Dyrektor Suwalskiego Szpitala Wojewódzkiego nie tylko nie obawia się reformy zdrowia, ale wiąże z nią pewne nadzieje. Jedną z nich jest zmiana stopnia wyspecjalizowania na wyższy niż dotychczas. Placówka wprowadza już zmiany organizacyjne polegające na łączeniu oddziałów oraz rozszerzaniu ich oferty. Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekty rozporządzeń wykonawczych do tzw. ustawy sieciowej. Przeprowadzane są właśnie konsultacje społeczne. Potrwają one do 29 maja. Opublikowane projekty dotyczą kryteriów kwalifikacji szpitali do poszczególnych poziomów systemu, sposobu ustalania ryczałtu za usługi i wykazu świadczeń wymagających odrębnego finansowania. Swoje uwagi do projektów rozporządzeń dyrektor Szałanda już ma i nawet je zgłosił, choć nie wie, czy przyniosą one skutek. Dla niego na tę chwilę jest niezwykle istotne, by Suwalski Szpital był placówką trzeciego stopnia. Odbył już nawet rozmowy z NFZ-em. Wszystko wskazuje po tych rozmowach funduszu, że mamy duże szanse. Trzeci stopień referencyjności przyczyni się na początku do zwiększenia prestiżu placówki. Korzyści finansowe przyjdą dopiero w dalszej perspektywie czasowej. Algorytm, który jest przewidziany do opłacania świadczeń w formie ryczałtu, w przyszłości będzie skutkował, stopień będzie wpływał na wysokość ryczałtu. Co prawda wiele jest jeszcze niewiadomych, ale zdaniem Adama Szałandy już można przewidzieć, że szpital w Suwałkach nie straci na reformie. Zgodnie z pierwotnymi założeniami finansowanie szpitala odbędzie się w oparciu o wykonanie procedur wraz z nadlimitami z roku 2015. Ten rok 15 dla naszego szpitala był dobrym rokiem. Dużo mieliśmy nadwykonań. Co prawda wtedy były nie wszystkie zapłacone, ale jeżeli będzie tutaj brane wykonanie, także to finansowanie zakładamy, że będzie utrzymane na poziomie tegorocznym. Co najmniej. Samo wejście do określonego stopnia zakwalifikowania danego szpitala nie gwarantuje jego finansowania w pełnym zakresie świadczonych usług, prawda? Bo do każdego stopnia są przypisane określone zakresy, które będą finansowane. Te zakresy, które nie wchodzą, będą one jak gdyby z boku. O nie będziemy musieli zawalczyć, czyli będziemy musieli stanąć do konkursu. Zmiana zasad finansowania świadczeń medycznych może być korzystna, ale pod warunkiem, że szpital będzie miał wielu pacjentów chcących skorzystać z jego usług i będzie miał szeroką ofertę świadczeń medycznych. W nowym systemie dyrektor będzie mógł swobodnie dysponować środkami, które otrzyma. Zmianę na lepsze powinni też odczuć pacjenci. Dostępność będzie troszeczkę większa, jeżeli chodzi o pacjenta, prawda? No bo będzie skoordynowana opieka ambulatoryjna, będzie to skoordynowane z leczeniem szpitalnym. Jeżeli chodzi o nocno-świąteczną ambulatoryjną opiekę lekarsko-pielęgniarską, ona będzie w tej chwili świadczona w szpitalu, czyli pacjent będzie miał w jednym kompleksie dostępność do podstawowej opieki, do ambulatoryjnej, jak również do leczenia szpitalnego. Szpital, idąc ku nowemu systemowi, zaproponował Urzędowi Marszałkowskiemu pewne zmiany organizacyjne. W dniu wczorajszym Sejmik przyjął nowy statut dla naszego szpitala. Przewidują pewne zmiany organizacyjne. Rozszerzamy zakres usług, jeżeli chodzi o oddział chirurgii ogólnej. Został on rozbudowany o pododdział chirurgii onkologicznej. Zmiany następują również w oddziale reumatologicznym, w którym tworzymy pododdział geriatryczny. Tworzymy również nowe poradnie, będą tworzone, które będą oferowały większy zakres usług, także troszeczkę tych zmian będzie. Póki co szpital stara się załatać braki kadrowe. Dotyczą one zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek czy położnych.